Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Zeta, to jest kolejny odcinek Przygód z Margonem. No tak wyszło, że niestety już 3 dzień, czyli równe 7 dni musieliście czekać na odcinek. Za was bardzo przepraszam, zaraz wam wyjaśnię, jak to będzie, jak to dalej będzie, dlaczego tak się zdarzyło i zaraz oczywiście przejdziemy do sedna tej sprawy. Ale pierwsze co, to oczywiście, że wbiłem sobie ten 131 level oraz tutaj chyba zmieniłem od ostatniego odcinka. Coś zmieniłem, już nie pamiętam co, wiecie. Już mi się, chyba tą tarczę raczej na pewno ją zmieniłem. No i ogólnie troszeczkę poekspiłem. Zaraz wam powiem ogólnie dlaczego właśnie tak odcinków nie było. No i może przejdźmy teraz na początku, wam o tym powiem. Ponieważ dostałem bana na 3 albo 4 dni za... Nie wiem dokładnie na ile, wiecie, ale za to, że spamowałem w Itcha na live'ie. Osoby, które były na live'ie, to wiedzą, co się na live'ie działo. No nieważne, nie będę wam opowiadał, bo to było naprawdę coś mega głupiego. Ale można powiedzieć, że trochę takiego śmiesznego. Osoby, które po prostu były na tym live'ie, no to niezwykle się uśmiały. No i ogólnie Wydaje mi się, że 3 dni bana to nie jest aż tak bardzo dużo w porównaniu do tego, co ja zrobiłem. Pisaliście mi w komentarzach, abym kupił sobie właśnie te błogo. Nie, czy już zużyłem? Chwileczko, dziki zagajnik, zobaczcie, mam TPK do dzikiego. Tak, takie błogo mi kazaliście kupić w komentarzach. Ja je kupiłem i rzeczywiście bardzo łatwo się teraz expi. No i właśnie rzeczywiście mieliście rację. No i teraz będzie taka dłuższa troszeczkę rozkmina moja. Ponieważ Margonem, można się powiedzieć, że trochę wypaliłem, ale spokojnie, kończę z Margonem. Posłuchajcie mnie do końca, zanim dacie łapkę w dół oczywiście. Ja nie kończę z Margonem, odcinki będą się pojawiały co 2-3 dni, nie martwcie się o to. Ale mówię wam szczerze, że odcinki będą z Margonem trochę nudniejsze. Dlatego, że... Co ja w ogóle robię? Dlaczego ja je biję? Dlatego, że można powiedzieć, że wypaliłem się trochę w Margonem. No i, ale nie kończę, tylko po prostu przez jakiś miesiąc, może maksymalnie półtora i dwa, będą odcinki nudne, bo będę mało grał w Margonem poza odcinkami, wiecie, więc no będą może troszeczkę takie nudniejsze te odcineczki, a to dlatego tak się wypaliłem. Ja coś takiego tak mam, raz albo dwa razy w roku wypalam się w różne gry, nie tylko w Margonem, bo gramy jeszcze w różne gry, no i muszę sobie zrobić albo przerwę taką dwu albo trzy tygodniową, to wtedy mi przechodzi. Albo po prostu grać bardzo mało, ponieważ jeżeli sobie nie zrobię przerwy i na przykład będę grał dużo, bo będę grał tak, można powiedzieć, że na siłę, to wtedy się tak wypalę, że przez pół roku nie będę grał, a tego by raczej nikt nie chciał. Więc mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, że odcineczki teraz będą trochę bardziej nudne. No niestety, jakoś tak mam po prostu, że to czasami się wypalę, no i nie chcę mi się grać w daną grę. Ogólnie teraz to poskutkowało tym, że się wypaliłem banem, ale mówię wam, ja się odpalę, można powiedzieć, po pewnym czasie, wydaje mi się, że za miesiąc, dwa powrócimy do normalnych odcinków, wbijemy ten 167 level. Ogólnie też będą normalne odcinki, nie macie się co martwić, tylko odcinki będą takie, kurde, co się dzieje, czekajcie chwilę, napiszę coś, czym się znowu, no patrzcie, znowu mi się zamieniło, no. Co się dzieje, dobra? Odcinki będą troszeczkę... O, super. Odcinki będą troszeczkę takie, wiecie, bardziej nudne, ponieważ... No teraz będę mniej grał w Margo, ale to jest plus może dla tych osób, które nie chcą tylko oglądać Margonem na moim... na moim kanale, ponieważ powstanie nowa seria, wydaje mi się, że nowa seria powstanie z... właśnie, są trzy gry do wyboru, wiecie? Jest na pewno LOL. LOL to jest moja gra, bardzo lubię ją grać. Jest oczywiście LOL, jest oczywiście Minecraft. Minecraft z tego względu, ja tam w Minecrafta za bardzo... to nie będą takie typowe, jakieś let's play Minecraft, jakieś survival czy coś takiego. Tylko to będzie takie, wiecie, takie działki budowlane, ponieważ też... otwieram mój własny serwer. Serwer oczywiście jest w budowie, nie martwcie się, nie oszukałem was. Serwer jest oczywiście w budowie, ale niestety nie wiedziałem, że budowa serwera zajmie mi aż tak dużo czasu i niestety serwer jest oczywiście teraz w ogarnianiu, ale za niedługo już powstanie serwer, no to wydaje mi się, że będziemy mogli sobie kilka odcineczków zrobić z Minecrafta na moim serwerze. Ogólnie serwer będzie, tak się trochę rozgadałem na temat Minecrafta, ale zaraz jeszcze. Jeszcze zaraz wrócę do tematu właśnie gier. Serwer ogólnie będzie free build, czyli taki z działkami. No i ogólnie wydaje mi się, że co tydzień będzie jeden odcinek z Minecrafta i będzie wybierana działka tygodnia, czyli najładniejsza działka w danym tygodniu. I taka działka zostanie nagrodzona VIP-em na moim serwerze, więc mam nadzieję, że się będziecie starać budując działki. No i wydaje mi się, że będzie całkiem ciekawie. Ogólnie serwer powstanie, serwer będzie bardzo fajny, wydaje mi się. No i
będziemy się całkiem nieźle bawić. No i ostatnią serią, bo tak jak mówiłem, będzie tych serii do wyboru, będziecie mieli trzy serie. Następna seria to jest z gry Fallout Shelter. Tak wiem, bardzo, bardzo znana przez was seria, pewnie w ostatnich miesiącach, ponieważ bardzo dużo osób ją nagrywa, chodzi z youtuberów, ale również mi ona się bardzo, bardzo spodobała i sam szczerze chciałbym ją nagrać, ponieważ nad tą grą bardzo dużo czasu spędziłem i naprawdę ogarniam ją prawie w 100%, więc no problemu dla mnie, mógłbym dla was ją nagrać. Wydaje mi się, że całkiem nieźle by mi to poszło i nawet wydaje mi się, że całkiem ciekawa mogłaby być właśnie takowa seria, więc wydaje mi się, że jak chcecie, to oczywiście napiszcie w komentarzach. Pod spodem macie jeszcze ankietę, jaką grę mam nagrywać tak bardziej aktywnie, poprzez kiedy wiecie, będę się odpalał w Margonem, tak powiem. Oczywiście odcinki z Margonem będą co jakieś 3 dni, więc no ja się będę odpalał w Margo i będę grał również sobie w inną gierkę, będę wam nagrywał, żeby wiecie, no żeby kanał nie stał w miejscu. Ogólnie jutro albo pojutrze, albo jeszcze pojutrze, czyli za 3 dni, pojawi się odcinek z Wiadomości ze Świata Margonem. Jest tam bardzo, bardzo ciekawa informacja dla was. Niektórzy, którzy pewnie się trochę bardziej interesują Światem Margonem, nie zarówno jak grom, ale też również Światem Margonem, to pewnie już wiedzą, o co chodzi. Ale dla osób, które oczywiście też mogą takie być, ja tutaj nikogo się nie naśmiewam ani nic, ale oczywiście osoby, które wiecie, tak trochę się mniej interesują Światem Margonem, to też jest całkiem spoko, nie mówię, że to jest złe, to dla takowych osób również będzie taki malutka zapowiedź, co się będzie działo w ostatnim tygodniu. Nie będę wam mówił, co będzie w odcinku właśnie Wiadomości ze Świata Margonem, bo pewnie nie będziecie już chcieli go obejrzeć, więc nie chcę wam tak za bardzo mówić. No okej, całkiem spoko sobie tutaj radzę, ale wiadomo, to są jeszcze ogniki, ale później ogólnie sobie kilka razy tutaj expiłem już na tej kuźni, no i kurczę, tyle razy już zdedałem. No normalnie one są takie silne, ponieważ no, nie wydaje mi się, żebym unki miał zbyt dobre, ponieważ zrobił to zastępca, no i zastępca wydaje mi się, że to słabo zrobił. Już teraz nie mam zastępcy, ponieważ ktoś mi skasował, znaczy nie ktoś, tylko wiadomo, pewnie jakaś osoba z mojego domu, ale no ktoś mi skasował i no pewnie bo kuzyn był ostatnio, no i taka lipa się zrobiła. Ojdź, i teraz mogę tutaj polec na tej grupce, chociaż wydaje mi się, że nie powinno być raczej większego problemu. Spróbuję sobie sam po prostu ich załatwić. Dobra, pierwszego tego, bo to oczywiście ma największy level. No i prosiłbym was, żebyście napisali do jakieś propozycje do kolejnego odcinka, który się ukaże, no pewnie za jakieś 3 dni, czyli to będzie dokładnie wtorek, środa. Nie możesz przejść bez klucza, a co to jest? Piekielne przejście. Czekajcie, no to tu jest kuźnia, zala pierwsza. No troszeczkę źle poszedłem, ale to no problemu, poekspimy sobie teraz na ognikach, zaraz tam się przejdziemy. I prosiłbym was, abyście pisali tematy do kolejnego odcinka, ponieważ tak jak mówiłem, teraz odcineczki będą troszeczkę takie bardziej z tego samego i w tym momencie właśnie jak będą odcinki takie, wiecie, że będę mniej grał, no to bardzo chętnie porozmawiam z wami na różne tematy. Mogą być z Margonem, nie z Margonem, piszcie jakieś propozycje, bardzo, bardzo chętnie wam na nie odpowiem. Dla mnie to nie ma żadnego problemu, nawet na tematy, których no uważacie, że nie będę miał pojęcia, no to może nawet nie będę im miał pojęcia, ale po prostu postaram się o nich poczytać i zrobić wam o nim takiego, można powiedzieć, takiego vloga w Margonem. No i ogólnie naprawdę 1500 subskrypcji wybije mi, nie wiem kiedy mi wybije, no nie mogę tego stwierdzić, ale już jest 1470, kurde, taka liczba, naprawdę wielkie dzięki dla każdego. Nie chcę nagrywać, wiecie, jakichś tam podziękowań i jakichś tam innych, jakiś to youtuber specjal, podziękowania, przecież tego tyle jest na YouTubie, że nawet nie chce mi się tego robić. Wolę wam po prostu nagrać odcinek z Margonem, w którym wam po prostu za to podziękuję. No naprawdę aż mi się, jak wchodzę na YouTube i patrzę, wpiszcie sobie podziękowania za, no i tam wam wyskoczą, za 5 subów, za 10, za 20, konkurs na 10, konkurs na 100, tego tyle jest, że aż mi się po prostu nie chce tego robić, bo każdy odcinek właśnie z tego typu, że na przykład jakieś mam podziękowanie, czy inne takie właśnie gruz, jest zawsze tym samym, a wolę wam, wiecie, zrobić na przykład kolejny odcinek z Margonem i pogadać, że wielkie dzięki. Jakieś tam specjale głupie, jak inne tam badziewia, to mi się po prostu tego nie chce robić, bo wiem, że każdy już to widział i jejku, nawet nikt tego nie będzie chciał oglądać, bo to jest słabe, wydaje mi się. Jednak wolę nagrać dla was jakiś, wiecie, odcineczek zwykły i tam po prostu porozmawiać o tym, że wielkie dzięki dla każdego, no ale wiadomo, no, nie róbmy pajacerki, jak to się mówi, nie będziemy nagrywać 100 razy tego samego, co inni nagrywają, ale wszystko wiem, naprawdę wielkie dzięki dla każdego, który dał subskrypcję na tym kanale, który ogląda moje filmy, który daje łapki w dół, daje łapki w górę, ale oczywiście daje łapki w dół, również, ponieważ to też zwiększa mi, czyli teraz wiadomość taka dla hejterów, no dzięki wielkie za łapki w dół, ponieważ jeżeli
jeżeli dajecie łapkę w dół, no nie, to jednak jest ocena, czyli jesteś zaangażowany. I w ogóle, o, a no tak, to ta sala, więc no dla wszystkich dziękuję, nawet dla hejterów, wielkie dzięki dla każdego, kto jest po prostu aktywny na moim kanale, kto jest trochę chociażby zaangażowany na moim kanale, wielkie, wielkie dzięki dla każdego, no i postaram się, abyście zostali na moim kanale. Jeszcze raz was chciałem przeprosić za to, że aż tydzień czasu nie było filmów, no ale tak wyszło, no troszeczkę się zapaliłem, można powiedzieć, no i oczywiście wbijcie na Facebooka, na dole macie linka do Facebooka, bo to jest bardzo, bardzo ważne, z tego względu, że na przykład jak będzie was więcej, to na przykład takie informacje, które gdzieś dostałem bana czy coś, to będę mógł wam pisać na fejsie, co jest dla mnie wielkim, wielkim, można powiedzieć, takim udogodnieniem, wiecie, więc naprawdę zapraszam was na Facebooka, zalajkujcie sobie mój fanpage, chociaż nie lubię nazywać fanpage'em, wiecie dlaczego? Już wam mówię dlaczego, ponieważ jeżeli ktoś mówi fanpage, to znaczy, że ma fanów, no nie? Czyli jest jednak troszeczkę tak o poziom wyższy od was, a ja tak nie lubię się wywyższać, dla mnie każdy człowiek jest taki sam i nie powinno się go traktować gorzej czy lepiej, więc no ja się nie uważam za jakąś gwiazdę czy coś, po prostu cieszę się bardzo, bardzo, że mnie oglądacie, no i chciałbym, żeby tak zostało oczywiście, ale oczywiście wielkie dzięki dla każdego i pamiętajcie, to nie jest taki fanpage, to jest tylko coś takiego, taka stronka informacyjna o mnie, o tak bym powiedział. No, dobra, wiecie co, pójdziemy sobie tutaj, już troszeczkę poekspimy, no i jak już trochę poekspimy, to będziemy kończyć nasz odcineczek. Pomyślałem też ogólnie, że nawet jak się odpalę, to będą troszeczkę takie odcinki krótsze, można powiedzieć, ponieważ jednak taka gadanina, jeżeli mam coś wam ciekawego do przekazania, prawda, jakąś fajną myśl, fajną historyjkę, czy coś w tym stylu, no to jest fajnie, to jest fajnie, to jest, można powiedzieć, że jest po co nagrać taki odcinek, a wiecie, gadać tylko i tutaj idziemy sobie ubić coś, tutaj idziemy, ale mało HP. Kiedyś wiem, kiedyś moje starsze odcinki właśnie tak wyglądały, no ale jak to się mówi, człowiek uczy się na błędach i człowiek się stara robić jak najlepsze odcinki, ale takie odcinki bez tematu, z wymargonem i tylko gadanie, ale mało HP, ale dużo HP, pójdziemy tu, pójdziemy tam, lecimy tam, pójdziemy tu, pójdziemy ją zabić. I to jest trochę bez sensu, jeżeli oczywiście ktoś ma, jeżeli ktoś ma jakiś temat, że na przykład mówi, że ale tu sobie kupiłem fajny jakiś, wiecie, naszyjnik i rozmawia z wami, co robił czy coś, no to jest spoko, ale wiecie, gadanie tylko o tym samym to jest słabe. Wiem, że jakieś tak moje odcinki wyglądały, no ale tak jak mówiłem, człowiek uczy się na błędach. Kurde, jakby tutaj dojść do tej... dobrze idę? Chyba dobrze, tak, dobrze idę. Więc wydaje mi się, że powinno być tędy dobrze. No i ogólnie jeszcze jest wielka taka sprawa do was. Napiszcie mi, jak tam u was, jak tam jakoś, wiecie, znieśliście ten powrót do szkoły. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że no mój powrót do szkoły był trochę taki, no, słaby, ponieważ nie chciało mi się bardzo, bardzo iść do szkoły. Jeszcze dostałem bana w Margo, trochę się tym przejąłem, ale pomyślałem, no czas może rzeczywiście sobie zrobić przerwę trochę od Margonem, no i trochę odpocząć od tej gry, ale oczywiście powrócimy jakieś tak za miesiąc, tak za miesiąc, wiecie, tak pełną parą od razu wbijamy level. Ogólnie teraz odcinki z Margonem będą, nie martwcie się, nie martwcie, wiem, że to powtarzam już któryś raz, ale żeby ktoś mnie po prostu źle nie zrozumiał, wolę wam to objaśnić do końca. Czekajcie, pik, pik. Kurczę, jakby to przejść, nie lubię bardzo kuźni, wiecie? Nie lubię kuźni, ponieważ te labirynty to to nie są aż takie labirynty, ale wiadomo, to są jakieś takie ścieżki. Bardzo mnie też moje oczy męczy kolor czerwony, więc jakoś średnio przepadam za tą kolorystyką właśnie tej mapy, ale gra została zatrzymać i tak powiem, chcesz ją odświeżyć. No ale oczywiście musimy sobie poekspić na kuźni, no bo na czym można by? Na berserkerach można by poekspić, ale tak to na niczym innym, no nie. Więc nie ma co tu za bardzo robić. Taki pierek sobie wylotałem, całkiem niezły. Takie coś też sobie wylotałem. O, mam jakiś unikat. O, całkiem ciekawy, 70 many, wow. Bardzo, bardzo fajny unikat. Wydaje mi się, że nawet go założę, tylko na który to jest level na 140, ale bardzo dobry, więc bardzo chętnie sobie go założę. Ogólnie jeszcze nie wiem, może kiedyś zrobię taki odcinek beka z moich starych odcinków czy coś w tym stylu, bo naprawdę moje stare odcinki, jak sobie czasami oglądam, jak piszczałem unikat, halo, unikat, unikat i tak cały czas, no nie? Albo jakiś, wiecie, tam unikat, czy zabiłem jakąś grupkę, to tak się zachowywałem, że naprawdę no niepoważnie. Jakbym zauważył wtedy takiego dzieciaka, no jednak wtedy się zachowywałem jak dzieciak na filmikach jakiś tak rok albo pół temu i naprawdę piszczałem jakby unikat i takie inne, to naprawdę sam bym go zaczął hejtować, bo takie coś to jest, byłby badziewny filmik, ale wydaje mi się, że teraz trochę zmieniłem moje nagrywanie i też zastanawiałem się również nad sezonem drugim z Margonem, ponieważ no jakoś trochę wydaje mi się, że teraz lepiej nagrywam, ponieważ no jednak kiedyś się gorzej zachowywałem na filmach i też nie miałem czasem co powiedzieć, a teraz staram się, wiecie, no, staram się grać normalnie, staram się zachowywać jak ja, jak Kuba Z, a nie jak, wiecie, Mati Gaming czy ktoś inny. Oczywiście Matiego lubię, nie chciałem go tutaj obrazić ani nic, ale po prostu chcę być sobą, o to chodzi.
Dobra, pójdziemy sobie tutaj na dół, wiecie, musimy sobie tutaj pójść do sali trzeciej i będziemy powoli kończyć ten odcinek. Zobaczymy, jak sobie będziemy radzili też już na tych, wiecie, na tej większej kuźni, można powiedzieć. No i tutaj mamy jakąś już bardziej zaawansowaną grupkę, a jednak nie. Czekajcie, napiję się. No już jestem, napiłem się, takiego soczku sobie kupiłem w Biedronce. No dobra. Dzisiaj odcinek jest, nagrałem to o godzinie 16, czyli dzisiaj też odcinek powinien być gdzieś tak, nie wiem, 18, 19, coś w tym stylu. No i tak jak mówiłem, zajrzyjcie sobie do ankiety na Facebooka na dole, ponieważ grę, którą mam nagrywać, no to będzie wasz wybór, nie mój. To są gry po prostu, które bardzo, bardzo chciałbym dla was nagrać, a jeżeli na przykład będziecie chcieli wszystkie, to też będzie taka możliwość w ankiecie, więc napiszcie mi, jak tam chcecie te gierki, no to po prostu postaram się dla was je nagrywać. Ogólnie szkoła, naprawdę, już trzeba powrót do szkoły, no to coś naprawdę słabego moim zdaniem. No ale no niestety każdy musi wspiąć trochę dupsko, no i musi się znowu zacząć uczyć. Ale pocieszę was, że za 200 dni, 261 dni znowu będą wakacje, więc takie pocieszenie. Wiem, że beznadziejnie was pocieszyłem, wręcz zmartwiłem, ale o to chodziło. No nieważne oczywiście, teraz pójdziemy sobie na kuźnię P4, chociaż nie wiem, tu raczej będę dedał tam. Już powoli będziemy kończyć ten odcinek, bo tak jak mówiłem, odcinki będą już teraz trochę bardziej krótsze, takie bardziej tematyczne, wiecie. Mam coś wam do przekazania, to nagrywam odcinek, nie mam, to nie nagrywam, żeby was nie nudzić. Takie będą teraz bardziej odcinki, a jak po prostu będę miał chęć nagrać, no to po prostu będę mógł coś nagrać z innej gry, jak nie będę wam czego miał przedstawić właśnie w grze Margonem. Więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że taki gadaninka, taka mały chillaucik, wiem, że robiłem to samo prawie, nie robiłem to samo, co w ostatnim odcinku, ale ekspiłem po prostu na kuźni, więc taki malutki chillaucik. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Oczywiście zajrzyjcie sobie na ankietę, zajrzyjcie sobie na Facebooka, to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo bym się cieszył, jeżeli byście dali tam właśnie lajka. No i oczywiście jeszcze możecie sobie zajrzeć na koszulki, no i dać subskrypcję, jeżeli tego nie zrobiliście. Pamiętajcie, każdy like się dla mnie liczy, każda wasza opinia, każdy wasz konstruktywna nawet krytyka, cokolwiek po prostu, no, abyście się ze mną komunikowali. Mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek. A i pamiętajcie, live'y, jeżeli będą live'y za niedługo, o, niestety zdedałem, no nie, trudno, jeżeli będą live'y za niedługo, to pamiętajcie, że będę wam dawał o tym informację, więc ja się z wami żegnam, zdedałem na końcu odcinka, jeszcze przepraszam, tak przedłużam, ale aż sobie zobaczę, to czekajcie, jak to show battle, chyba tak to się wpisywało, tak dokładnie, i co my tu mamy, dlaczego my zdedaliśmy, no tak, bo tam był ognik. Tam był ognik, a ja nie użyłem Boga. Zapomniałem o tym Boga. Błodze, chyba tak bym to powiedział. Zapomniałem o tym Bogu? Błodze, chyba tak. Nie wiem, jak to się mówi. No nieważne. Mam nadzieję, że w następnym odcinku nie popełnię takiego fejla. No i pamiętajcie, ankieta, Facebook, koszulki. Macie wszystko na dole. Zapraszam was do lajkowania, do następnego odcinka, komentowania. No i cześć.